Partnerem programu jest portal leki.pl. Rzetelne źródło informacji o leku dla Ciebie i Twojego pacjenta. Witam, nazywam się Łukasz Waligórski. Zapraszam na kolejny odcinek programu z cyklu Kwadrans z farmacją. Odcinek zdecydowanie wyjątkowy, bo związany z obecną trudną sytuacją na Ukrainie. Sytuacją, która chyba nikogo nie pozostawia obojętnym, a zdecydowanie farmaceuci nie są tej sytuacji też obojętni, czego dowody widzimy wszędzie. Widzimy je w mediach społecznościowych, widzimy je w aptekach, gdzie organizowane są zbiórki pomocy dla Ukrainy. I to właśnie o tej pomocy, mądrej pomocy i mądrym wykorzystaniu potencjału farmaceutów w niesieniu pomocy humanitarnej Ukrainie chciałbym dzisiaj porozmawiać z moim gościem. A jest nim magister farmacji Rafał Hechman. Dzień dobry, panie Rafale. Dzień dobry, witam wszystkich czytelników i telewidzów. Bardzo dziękuję za przyjęcie zaproszenia do programu. Przyznam szczerze, że kiedy w naszej redakcji padł pomysł poświęcenia kolejnego odcinka Kwadransa z farmacją właśnie pomocy Ukrainie, to pan Rafał był pierwszą osobą, która przyszła mi na myśl, dlatego że jest pan farmaceutą, ale jest pan też wieloletnim pracownikiem różnych instytucji niosących pomoc humanitarną. Między innymi pan dostarczał pomoc humanitarną do takich miejsc jak Strefa Gazy, Haiti, Somalia, Sudan Południowy, Libia, ale także Ukraina. No i kiedy Rosja napadła w zeszłym tygodniu na Ukrainę, kiedy pojawiły się pierwsze doniesienia o konflikcie zbrojnym na terenie Ukrainy, pan był jedną z pierwszych osób, która zorganizowała zbiórkę pieniędzy na pomoc Ukrainie. Ta zbiórka jest dostępna, jest widoczna na stronie farmaceuci.org. Serdecznie zachęcam czytelników, widzów do obejrzenia tej strony, do zajrzenia tam. No a ta zbiórka też jest wspierana, z tego co wiem, od niedawna przez Śląską Izbę Aptekarską, której członkiem jest pan Rafał. Tak więc chciałbym zacząć naszą rozmowę właśnie od tej zbiórki. Panie Rafale, na co pieniądze, które pan zbiera, zostaną przeznaczone? Proszę opowiedzieć o tej zbiórce. No tak, no wypadałoby zacząć od samego pomysłu zbiórki. Pomysł właściwie od razu przyszedł mi do głowy, był spontaniczny i nie miałem ani chwili wątpliwości, jako że wspomniał już, że przez długie lata pracowałem w sektorze humanitarnym, ale też zawsze chciałem jakby połączyć te moje doświadczenia humanitarne z tutaj z sektorem farmaceutycznym w Polsce, no bo wydaje mi się to jakby bardzo naturalnym połączeniem, zawód farmaceuty i zawód pracownika humanitarnego, prawda? To jest może zaspokajanie podstawowych potrzeb medycznych ludzi albo potrzeb ludzi, którzy cierpią, jest wspólnym mianownikiem tych dwóch zawodów, więc zawsze wydawało mi się to rozsądne, żeby to połączyć. No i zaraz po wybuchu konfliktu zbrojnego na Ukrainie oczywiście poszukałem, jak mogę najszybciej zebrać pieniądze, bo mam doświadczenie i założyłem zbiórkę faktycznie i stronę farmaceuci.org, która trochę o tej zbiórce więcej mówi. No i mam nadzieję, że będzie pokazywała efekty tej zbiórki już niedługo. Tak jak pan mówi, napisałem też do izb aptekarskich takiego maila, przedstawiłem się, kim jestem. Odpowiedź jest bardzo mnie pozytywnie zaskoczyła. Wiele izb aptekarskich odpowiedziało, że chętnie wesprą, że wspierają, że mam dużo maili z głosami poparcia. Nie tylko Śląska Izba Aptekarska, ale i Podkarpacka Izba Aptekarska dzisiaj się do mnie odezwały i Zachodniopomorska Izba Aptekarska i myślę, że jeszcze się kilka izb aptekarskich odezwie. One nawet publikują materiały o naszej zbiórce na swoich stronach i zachęcają farmaceutów do zbierania pieniędzy, do wpłacania po prostu i do wsparcia tej inicjatywy. Jeżeli chodzi o wykorzystanie tych środków, planujemy obecnie jak najlepiej wykorzystać te środki. Wspomaga mnie w tym i szef tutaj Śląskiej Izby Aptekarskiej naszej. Jestem też w kontakcie z Podkarpacką Izbą Aptekarską, która jakby z racji swojego położenia geograficznego też jest bardzo zaangażowana w pomoc ludziom, którzy uciekają przed konfliktem zbrojnym.
chcielibyśmy, ja sobie zdaję sprawę przez też moje doświadczenie, że czeka nas długi marsz jednak, że to nie jest tak, że te problemy znikną w ciągu 2-3 dni albo tygodnia i że będziemy mieć to za sobą. Ukraina będzie potrzebowała naszej pomocy przez lata. Taka jest prawda. Wiem też niestety z doświadczenia, że ta pomoc, ten zryw się też skończy wkrótce, prawda? Więc chciałbym zaplanować coś takiego na dłuższą metę, ale też udzielać pomocy teraz. Teraz chcielibyśmy skupić się na opiece farmaceutycznej. Opiece farmaceutycznej ludzi, którzy przyjeżdżają tutaj do Polski, praktycznie z niczym. Mogę wspomnieć, to jest, na razie planujemy taki punkt opieki farmaceutycznej, mobilny punkt opieki farmaceutycznej tutaj w Katowicach, w centrum recepcyjnym, ale też rozmawiam już z Podkarpacką Izbą Aptekarską, żeby może zrobić coś takiego na granicy, na przejściach granicznych. Nie chcę wysyłać leków, bo myślę, że jeszcze dzisiaj o tym porozmawiamy i kupować leków. Nie zamykam całkiem takiej opcji, bo natomiast musi to być zrobione z wytycznymi WHO, o których też możemy później trochę porozmawiać. No więc w sumie tyle. Sytuacja jest dynamiczna i właściwie cały czas opracowujemy, szukamy chętnych farmaceutów do pomocy zarówno tu w Katowicach, jak i zaraz będziemy pewno szukać na Podkarpaciu, którzy nam w tym pomogą, którzy będą pełnić dyżury w takich punktach opieki farmaceutycznej. Jeszcze tak może krótko, czym by się taki punkt miał zajmować. Ludzie przyjeżdżają po prostu do Polski z niczym, często chorzy są na choroby przewlekłe. Taki punkt to nic innego jak robienie im przeglądów lekowych, jak informowanie, gdzie oni mogą uzyskać recepty na swoje leki, na choroby przewlekłe, znalezienie im odpowiedników polskich, bo to są czasem te leki się po prostu zupełnie inaczej nazywają. Ci ludzie mają tylko opakowanie ze sobą. Wczoraj byłem w punkcie recepcyjnym tutaj w Katowicach. Akurat przyjechali uchodźcy z chorymi dziećmi, kompletnie gorączkującymi dziećmi, które nie mieli żadnej pomocy. Jest tam ratownik medyczny, no ale on też nie miał ze sobą leków dla dzieci na przykład, więc takie ordynowanie leków OTC przez farmaceutę podstawowych, leków takiej pierwszej potrzeby oraz kierowanie ich do jakby całego systemu opieki zdrowotnej będzie następnym zadaniem w takich punktach. No, o tej obecności farmaceutów w punktach recepcyjnych pisze też Naczelna Izba Aptekarska, która kilka dni temu opublikowała na swojej stronie całą listę aktywności, które planuje, które próbuje podjąć po to, aby zaangażować samorząd aptekarski i farmaceutów w tą pomoc. Myślę, że to jest bardzo dobry pomysł właśnie, żeby ci uchodźcy, którzy znajdują się w punktach recepcyjnych, którzy stosują jakieś leki, to są leki ukraińskie, no trzeba im znaleźć te odpowiedniki, które w Polsce będą musieli stosować. O tym, jak oni sobie będą radzić w Polsce, też chciałbym za chwilę porozmawiać, ale może najpierw poruszmy temat tych najbardziej naglących potrzeb. No bo tak jak pan wspomniał, ten zryw pomocy, który pojawił się w pierwszych dniach, był ogromny i między innymi wzięli w nim udział farmaceuci, którzy w aptekach zaczęli wystawiać kosze na dary, że tak powiem, na leki, na artykuły pierwszej potrzeby, na wyroby medyczne. No ale z kolei kilka dni temu Ministerstwo Zdrowia, Główny Inspektor Farmaceutyczny oraz Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych wydali komunikat, aby takich zbiórek jednak nie organizować, że leki zostaną dostarczone do Ukrainy przez Rządową Agencję Rezerw Strategicznych. Czy pana zdaniem te leki, które zostały zgromadzone w tych indywidualnych zbiórkach, mogą się zmarnować w jakiś sposób? No ja powiem więcej, one się na pewno zmarnują. Większość tych leków się na pewno zmarnuje i tu mogę się odwołać do mojego doświadczenia w niejednym kryzysie humanitarnym. Może tak, zacznijmy od tego, że taki zryw, który widzimy teraz, zbiórki organizowane w aptekach, to jest rzecz bardzo szlachetna i
Nikt nie robi tego z dobrej woli, wręcz jest zupełnie przeciwnie. Wszyscy chcą pomóc. Pierwsza rzecz, która przychodzi na myśl, to zorganizowanie zbiórki i podarowanie osobom dotkniętym konfliktem zbrojnym kilku leków, którzy w naszej ocenie mogą się przydać im w jakiś sposób. Niestety to jest punkt widzenia jednej osoby, która taką zbiórkę organizuje. Bardzo szlachetny punkt widzenia, natomiast on trochę później odbiega w praktyce od jakby ten cel nie zostaje osiągnięty. Bo wyobraźmy sobie, że chociażby połowa aptek w Polsce robi takie zbiórki. W każdej aptece jest kilka kartonów leków. To nie są nawet tylko apteki, bo farmaceuci jeszcze potrafią jakby wyłuskać te najważniejsze rzeczy, które być może się przydadzą, prawda? To na pewno są to opatrunki. No ale teraz te leki trafiają gdzieś do jakiegoś większego punktu, później większego. Robi się straszny wolumen tych leków. I teraz przecież do tego potrzeba ludzi, którzy muszą te leki posegregować, muszą te leki przewieźć, muszą te leki tam na Ukrainie przewiezione posegregować z powrotem, muszą je rozpoznać. Te leki są opisane niestety po polsku. Ja już nawet nie mówię o tym, że wczoraj widziałem w mediach zdjęcia z tych zbiórek. Tam są po prostu suplementy diety, tam są leki, a tam są otwarte opakowania leków. Ludzie przynoszą czasami na takie zbiórki, po prostu opróżniają apteczki, przynoszą przeterminowane leki na sercowe. To są leki opisane po polsku, leki, których nie zna się na Ukrainie. Tych leków jest ogromny wolumen i właściwie te leki nawet, które mogłyby się przydać tam w tym kryzysie, leki takiej nagłej potrzeby giną pod tym wolumenem, pod tą ilością tych podarowanych leków, które są w obecnej sytuacji najmniej potrzebne, może w ten sposób. Jest tych problemów związanych z darowiznami leków, niestety jest cała masa i właściwie ja nawet kiedyś w Państwa magazynie publikowałem taki artykuł odwołujący się do kryzysu na Sri Lance pod tsunami w 2004 roku. Ja tam przeprowadzałem badania, będąc jeszcze studentem, przeprowadzałem badania dla Uniwersytetu w Sydney nad jakby celowością i skutkiem, jaki wywołały darowizny leków. No i niestety konstatacje były takie, że szpitale zostały zamienione na magazyny leków, które 2 lata po tym tsunami gniły w tych szpitalach na salach operacyjnych. Sale operacyjne były nieużywane, gabinety lekarskie były nieużywane, leżeli pacjenci nawet na korytarzach, bo sale w szpitalach były wypełnione, były zamienione właściwie w magazyny gnijących leków, których nikt na Sri Lance nie znał, leków przeterminowanych. I musimy sobie też zdać sprawę, jakie to są później koszty utylizacji, że to generuje koszty utylizacji, prawda? To generuje też koszty, jeżeli takie leki nawet trafią, musimy sobie jeszcze z tego zdać sprawę, jeżeli takie leki nawet trafią do beneficjentów, do ludności na Ukrainie, na leki takie jak leki przeciwbólowe, przeciwalergiczne, jeżeli zostaną prawidłowo rozpoznane i użyte, to tych leków trafi mnóstwo i będzie to miało też ujemny skutek na ekonomię Ukrainy, na ukraiński sektor farmaceutyczny, który na pewno też będzie potrzebował wsparcia, prawda, bo tych leków będzie na lata, po prostu zarzucimy Ukrainę różnymi lekami. No to są bardzo jakby negatywne skutki, które może odnieść taka nieprzemyślana pomoc farmaceutyczna, zbiórek byle czego, bo wszyscy się zgodzimy, że właściwie na Ukrainie jest potrzebne wszystko, no ale nie jest potrzebne byle cokolwiek, tak? Ta pomoc musi być przemyślana i to jest w pewien sposób mądre posunięcie, żeby te leki były jakoś centralnie segregowane i posyłane na Ukrainę do określonych beneficjentów, do określonych jednostek służby zdrowia, tam do szpitali. Wtedy one mają szansę być wykorzystane i idą wtedy te najważniejsze leki. No natomiast takie samodzielne organizowanie zbiórek, a już nie daj Boże wożenie tego za granicę, wręczanie komuś takich kartonów z lekami, to jest po prostu trochę marnowanie czasu i zarzucanie ich czymś, co się nie przyda, czego oni często nie znają, co jest często nieprzydatne. Jest to angażowanie
pracy, ich pracy i angażowanie tych ludzi, którzy przecież teraz mają zupełnie inne rzeczy, bardzo ważne rzeczy do roboty na Ukrainie, prawda? Marnotrawienie też siły wolontariuszy. No. Także konstatując, nie róbmy tych zbiórek, jeżeli faktycznie uzbieraliśmy te leki, oddawajmy je do magazynów Rządowej Agencji Rezerw Materiałowych. One mają powstać w każdym mieście wojewódzkim teraz. No, jest szansa, że one tam zostaną po prostu posegregowane i te najważniejsze leki pojadą na Ukrainę i tam będą niosły pomoc. No właśnie, chciałbym się dowiedzieć, jak wygląda procedura pomocy humanitarnej właśnie w kontekście leków w przypadku takich konfliktów, bo ma pan doświadczenie z innych krajów, z innych akcji pomocowych. U nas w Polsce no, Ministerstwo Zdrowia zdeklarowało, że będzie się tym zajmował RARS. Czy WHO też w takich sytuacjach pomaga, czy inne fundacje, instytucje też mają jakieś swoje kanały dystrybucji, którymi te leki przewożą? No bo pojawiają się pytania, wątpliwości, czy na przykład aptekarz, który zebrał leki w aptece, może je wpakować do bagażnika i zawieźć powiedzmy do szpitala gdzieś blisko granicy, ale po stronie ukraińskiej. Czy może przejechać przez granicę z tymi lekami powiedzmy w bagażniku? Czy prawo na to pozwala? Czy są jakieś regulacje prawne, które to regulują? No, jeżeli są to leki na receptę, no to myślę, że mamy odpowiedź jasną. To prawo reguluje obrót lekami w ogóle w Polsce, zarówno w Polsce, jak i na Ukrainie, więc nie jest to zgodne z prawem. Wiadomo, że w obecnej sytuacji na pewno celnicy na granicy przymykają oko na takie rzeczy i ludziom się udaje to robić. No, natomiast jest pytanie o skutek takich o czym mówiliśmy przed chwilą, o skutek takich działań, prawda? Szczególnie jeżeli chodzi o jakieś leki na receptę, bo jak znam życie, to też są często leki na sercowe, leki nieznane na Ukrainie, które oni po prostu tam odłożą, no bo w tym momencie ich nie potrzebują albo nie znają, nie chcą ich używać. Nikt nie ma czasu sprawdzać, co to jest, prawda, bo tych leków jest tyle. W ogóle kwestia leków i obrotu lekami, zaopatrzenia ludności dotkniętej kryzysami w leki, to jest taka... Tym się zajmuje bardzo mało organizacji, właściwie wskazana przez pana organizację WHO, czyli agenda ONZ-u jest taką najwłaściwszą organizacją, która może takie rzeczy robić, no bo tak jak żeśmy powiedzieli, obrót lekami jest w każdym kraju uregulowany prawnie, więc organizacje raczej wspierają się tutaj pomocą WHO i też jeżeli chodzi o takie nagłe potrzeby i nagłe sytuację. WHO posiada na całym świecie magazyny, w których są przygotowane środki opatrunkowe, właśnie takie leki działające, leki przydatne w nagłych sytuacjach i właściwie one są w stanie dotrzeć do każdego miejsca na Ziemi w ciągu od 24 do 48 godzin. To są magazyny, w których są popakowane takie już komplety leków, szpitale polowe. Tam jest wszystko i generalnie WHO razem z WFP, które jest odpowiedzialne za logistykę całego systemu ONZ, całego systemu pomocowego przy ONZ, są przygotowani też na takie sytuacje, więc oni są taką organizacją, która w takich sytuacjach działa dosyć szybko i działa dosyć skutecznie, jeżeli chodzi o zaopatrzenie ludności w leki. Cały system pomocy humanitarnej, cała odpowiedź społeczności humanitarnej jest podzielona na jakby takie sektory. To jest też może rzecz, o której nie każdy wie. Jest kilkanaście takich sektorów, nazywa się to podejście klasterowe i te sektory to są na przykład sektor zdrowia, sektor edukacji, sektor wody i warunków sanitarnych. I różne organizacje jakby współpracują ze sobą w tych sektorach. I dlaczego ja o tym mówię? To jest też ważne. Ważne jest tutaj wspieranie tych organizacji, bo te organizacje ze sobą koordynują na miejscu odpowiedź humanitarną, prawda? Takie organizacje medyczne to oprócz WHO, która koordynuje cały ten klaster, cały ten sektor opieki zdrowotnej,
To są takie organizacje jak Lekarze bez Granic, jak Lekarze Świata, jak Polska Misja Medyczna na przykład. To są organizacje, które tam na miejscu rozmawiają ze sobą, spotykają się ich przedstawiciele codziennie albo nawet kilka razy dziennie, jeżeli sytuacja jest dynamiczna, i wymieniają się informacjami, gdzie czego potrzeba, gdzie jest dublowana pomoc, gdzie czegoś brakuje, i starają się tą pomoc rozdysponowywać według potrzeb już na miejscu. Zbierają informacje i nimi się wymieniają. Więc dlatego ważne jest też wspieranie takich organizacji. Myśmy na stronie farmaceuci.org zamieścili też post, w którym jakby dajemy, po prostu piszemy, jakie to są organizacje, które warto wspierać na Ukrainie, które nie są taką pomoc medyczną najczęściej. Są linki do stron tych organizacji, gdzie można też je wspierać, i myślę, że to jest bardzo ważne, bo szczerze mówiąc, na 50 zł przekazane organizacji na dobrze skoordynowane działania jest moim zdaniem więcej warte niż 500 zł w darowiznach leków, które mogą się okazać zwykłymi śmieciami po prostu na miejscu. Nie dlatego, że te leki są śmieciami, tylko po to, że zostaną nieużyte w taki sposób ze względu nawet na jakieś braki logistyczne na miejscu, prawda? I brak personelu wykwalifikowanego, bo też musimy pamiętać, że te leki, które my tam wieziemy, to ich nie będą farmaceuci przeglądać ani ich tam segregować, bo tam nie ma tylu farmaceutów, nie ma tylu lekarzy. Lekarze są zajęci pomocą rannym i pomocą osobom chorym. To będą to też do tego zostaną wydelegowani wolontariusze do tych setek tysięcy ton leków, zostaną oddelegowani wolontariusze, którzy nie mają pojęcia, co to są za leki. No, nie znają się na tym po prostu, więc... Śledzimy te doniesienia z Ukrainy dotyczące, czy to funkcjonowania aptek, czy to też problemów z dostępem do leków. Pojawiają się na Twitterze filmy z wnętrz aptek, gdzie są puste półki. Ale też niedawno pojawiła się informacja o tym, że duży magazyn firmy Novo Nordisk, gdzie są magazynowane insuliny, został odcięty i zapasy tych insulin dla mieszkańców Ukrainy też się kurczą. No, jeżeli ta informacja się szeroko rozejdzie, też może się pojawić pomysł organizowania zbiórek insulin w Polsce, które miałyby być wysyłane do Ukrainy, więc myślę, że warto mówić o tym, że jednak nie w tą stronę ta pomoc powinna iść, że są instytucje, które gdzieś tam te insuliny jednak myślę, że mieszkańcom Ukrainy w jakiś inny sposób zapewnią. Szczególnie, że myślę, że efektem tych zbiórek, o którym pan nie wspomniał i który jest już zauważalny, jest to, że te artykuły opatrunkowe, część leków także, które są przekazywana na te zbiórki, ich zaczyna brakować dla polskich pacjentów. I to jest być może problem, z którym za chwilę my się będziemy borykać, bo zacznie brakować materiałów opatrunkowych i leków podstawowych dla polskich pacjentów. A przecież za chwilę do Polski, jak szacuje rząd, może trafić ponad 1 000 000 uchodźców z Ukrainy, którzy też to zapotrzebowanie na poszczególne leki, poszczególne artykuły i wyroby medyczne będą zwiększać. I o nich chciałem też teraz na koniec już z panem porozmawiać. Jak farmaceuci mogą pomóc już tym Ukraińcom, którzy przekroczyli granicę, którzy są w Polsce, którzy za chwilę będą pewnie się ubiegać o status uchodźcy? Czy są przewidywane jakieś działania, na przykład edukacyjne, dotyczące języka? Jedna z sieci aptecznych między innymi zapowiedziała, że zamierza umieszczać w swoich placówkach komunikaty po ukraińsku, zamierza dostarczać personelowi krótkie takie rozmówki, hasła tłumaczone z ukraińskiego na polski i w drugą stronę, aby ułatwić komunikację. Czy to jest coś, co pana zdaniem powinniśmy już teraz przygotowywać, do czego powinniśmy przygotowywać farmaceutów i kto się powinien tym zająć? Jak najbardziej. Myślę, sam szukam tutaj w Katowicach farmaceutów, którzy mówią po ukraińsku, lub studentów nawet farmacji, którzy znają ten język, czyli po prostu są z Ukrainy.
To będzie bardzo duży problem. Po pierwsze, język, bariera językowa i myślę, że jest to bardzo rozsądna inicjatywa tej sieci aptek. Natomiast też drugim, ja myślę, że tak, że oni się też, Ukraińcy się będą potrafili tutaj zorganizować, to znaczy ludzie, którzy będą potrzebować leków, być może będą przychodzili z ludźmi do aptek, a lub za nich będą przychodzili ludzie, którzy już ten język polski znają na tyle, żeby wytłumaczyć, o co chodzi w aptece. Nie zawsze, ale myślę, że w wielu przypadkach tak będzie. Natomiast myślę, że też bardzo ważną sprawą jest to, żebyśmy jako farmaceuci, jako samorząd, nadzór farmaceutyczny, żeby wydał jasne jakby wytyczne, jeżeli chodzi o realizację recept na przykład. Wiem, że takie wytyczne są, nad innymi już też trwają prace. Natomiast jeżeli chodzi o to, jak farmaceuci mogą pomóc, to ja myślę, że każdy farmaceuta w Polsce naprawdę powinien się rzetelnie z tymi nowymi regulacjami zapoznać, żeby no, nie robić problemów, mówiąc już kolokwialnie, takiemu uchodźcy, który przyjdzie z receptą, czy to z Ukrainy, czy tutaj wypisaną receptą zniżkową i będzie prosił o jej realizację. To jest bardzo ważne. Musimy się po prostu rzetelnie przygotować do tego, że przyjdą do nas, do aptek uchodźcy z Ukrainy po lekarstwa, prawda? I musimy wiedzieć, jakie prawo nas obowiązuje w tym kontekście. Farmaceuci, jak mogą dalej pomóc, mogą się przyłączać do takiej akcji, na przykład jak nasza akcja Farmaceuci Org, lub zaglądnąć na naszą stronę, gdzie właśnie, tak jak wspominałem, publikujemy listę organizacji, które są na Ukrainie, ukraińskich organizacji, międzynarodowych organizacji, które działają na Ukrainie, i polskich organizacji, i organizacji, które działają tutaj z uchodźcami w Polsce, które pomagają. No i zachęcam farmaceutów jako ludzi obdarzonych empatią i wykonujących zawód taki, jaki wykonują, do wspierania, takich zbiórek i wszystkich inicjatyw. To jest naprawdę bardzo ważne, żebyśmy teraz wszyscy wspierali, i wspierajcie organizacje sprawdzone po prostu, które dadzą radę na miejscu. Czyli podsumowując, nie organizujemy zbiórek leków, a jeżeli ktoś chce bardzo pomóc, to albo skontaktować się z panem farmaceuci.org, albo z Okręgową Izbą Aptekarską, albo po prostu przekazać jakieś środki finansowe na zweryfikowane zbiórki. Czy to jest dobre podsumowanie? Bardzo dobre podsumowanie. Bardzo dziękuję za tą rozmowę. Moim gościem był dzisiaj Rafał Hechman, twórca zbiórki, inicjatywy zbiórki na pomoc Ukrainie, którą można znaleźć na stronie farmaceuci.org. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję również bardzo.